przyzwyczailiśmy się już do tego wyjeżdżania, więc tak wyszło. Ale tak się złożyło, że pod granicę odprowadzi nas Michał. Michał, chodź tutaj. O, Michał już mówi trochę po polsku. Startujmy razem. Prestiż, bo mam podbite oko. Dzień dobry. Jadą Państwo do Stanisławowa? Michał, lubisz Biedronkę? Lubię Biedronkę. A gdzie robisz zakupy? Zawsze w Biedronki. A w Żabce? A w Żabce? W Żabce? Tak, tamten może być, ale tam jest trochę drugie. Jaką muzykę najbardziej lubisz polską? Bracia Figo Fagot. Swatek to mały piątek na logikę. Dzisiaj środa, powoli można startować. Wikiem zaczyna się nowa lodóweczka. Potem stacja, potem zero pić plenerze. Ani się nie obejrzałem, najebałem się jak jutro. Niarwy, oto one. Myślę, że ostatnią w Europie czarownicę spalili na Mazurach? Jest. Boisz się kleszczy i komarów i dresów? Tak, oczywiście. Może być... Teraz trochę jestem scared. Boisz się? Z dresów. Dresów? Ale mam A komarów? Papiery spray. Klesz, uwaga. To jest DIT. Preparat 50% DIT na kleszcze. Dlaczego tak się tego boimy? Ponieważ na Mazurach jest najwięcej w Polsce i na Podlasiu zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. Ponad, kurde, 1300 przypadków rocznie. Na przykład na Wielkopolsce jest, w Wielkopolsce jest mniej niż 10, więc tam możemy sobie w dupie. Nie jestem terrorystą. Iran to nie? Irak. To nie Irak, nie jestem Arab. Kiedy zapytałem się Michała, jaka jest jedyna rzecz, jakie są rzeczy, które go wkurwiają w Polsce, to powiedział mi, mam nadzieję, że cały czas to potwierdza, że nie ma takich rzeczy, poza jedną. Mówił mi, że jak siada gdzieś na chodniku albo gdzieś pod drzewem, to praktycznie zawsze gdzieś tam wcześniej było oszczane to albo przez żula, albo przez psa. A w Iranie psy są zakazane i nie ma alkoholu, więc... Mamy, ale to jest, oczywiście mamy, w Iranie mamy alkoholu, ale jest jak i marihuana tutaj. In here you can see jewels in the public transportation. In Iran they always check your ticket when you go to public transportation. So that's why there won't be any jewels inside. Mazury są naprawdę piękne, jak tylko przestaje wiać. Zajebiste. Ach, pizgazłem na dworze. Mazury. 14 stopni. Przyszedł jest moment pożegnania. Od samych nowych gutów zapaliśmy Michałowi stopadło do Warszawy. Tak, pojechał Michał. Mam jeszcze śniaka, czy nie? Nie masz już śniaka. Bo to jest przy stacji Shell, nie? Kurde, pracowałem kiedyś na stacji Shell. Zaraz po liceum. Tragedia, najgorsza stacja ever. Takie przekręty, wciskali. Kible czyściłeś czy takiego? Na kasie tam pracowałem, a zawsze to się czyści kible. Chyba ci się roboty. Podoba mi się. Moje oko też się cieszy, zmienia barwy z tej okazji. No, pobite oko i wygląda jak menel. Bo nie widać dołu, tak on no właśnie, nabił mi tak jakby nad podłukiem drugi. Ale jak to było, jak tańczyłaś z nim i on cię... On się miał obrócić i jakoś nie zauważył i zamiast ręką to mnie łokciem obrócił. No i dostała strzała. No. Ale on to kurde... Uwierzył w to, ale jak on drugą koleżankę wżywał, bo też niby przez przypadek wrzucił. Jechaliśmy do Kowna. Ile jest kilometrów stąd do Warszawy? 396. Dobra, spójrz na te. Ale widzisz to czy nie? Na każdym bloku jest taki jakby taki rożek jakby. I tam masz drabinę i możesz wyjść na dach. Tylko cały czas nie zrozumieliśmy kierowcy, jak wyciągnęliśmy euro, chodziliśmy do niego tylko Labes Dritos. Dzień dobry. I znałem jeszcze jedno zdanie po litewsku. Aż Mauri pieniądze. Tylko nie pamiętam, czy to było, że potrzebuję pieniędzy, czy nie mam pieniędzy. Wiesz, przemyślenie na mordę, jakieś takie, wiesz, ekstrawaganckie rzeczy. Zobacz, jest tutaj Niemen. Robal będzie sprawdzał swoje umiejętności, czy się dogada. Kupuję bilet. Aciu! Aciu! Aciu się to dziękuję. Coś, co nam się bardzo podoba na Litwie, to te drewniane domki, które są praktycznie wszędzie. W Wilnie i w Trokach było mnóstwo. I to nawet naprawdę blisko centrum. Idzie nasza host Julia, która studiuje balet i jest baletnicą, więc widać po kroku taki krok baletowy. Nie widzieliśmy jej 10 miesięcy. Poznaliśmy ją na winobraniu we Francji i kleiliśmy wino w krzakach z nim. Labas Ritas! Labas! Labas! Byliśmy trzy litewskie piwo. What are the names of those? Windows. No, it's not.
Blindos is a shitty beer. It's cheap and booms drink that. Julia mówi, że kibel podobno jest zajebisty, a ja zawsze lubię obczaić kible. I have to go and check the toilets out. You need to go together because it's created for people, you know, not for a person. Ah, okay. So, what? It's some sort of a joke? Why did... No. Dwa kible w jednym tym... Dwie osoby to mają razem srać czy sikać? Hey, get drunk. A, i tu jest takie coś, że można się odsłonić. Ale popierdolona reklama. To jest reklama stacji benzynowej i ten napis mówi, jesteś pewien tego, co dostajesz. I matka karmiąca pierwszym dzieckiem. Gdzie się nazywa samochód z wiejami. Litwa, jakby po litewsku, znaczy ogólnie deszcz czy coś takiego. Hey, Julia, Lithuania means rain or a drop of rain? It doesn't mean any of that. Really? The word is similar to the rain, lietus. Yeah. But at the same time, there are many different versions for that. Some say it might be related to rain, but it can also be related to lietus, which is somehow related to war and weapons and so on. But it could be related to rain. It could be. But could be also related to war. Yes. Jesteśmy w centrum Hare Krishna, gdzie nas zabrała na jedzenie. Wyznawcy Hare Krishna są tacy hippisi, tylko tyle, że teoretycznie nie powinni spać ich lat. Bo to jest religia, to nie jest tylko ruch, nie? Do we have to take out the shirt, right? It's a holy place or something? Oh, kind of. To jest modlitwa przed jedzeniem. Tak wygląda nasz posiłek tutaj. Bardzo wszyscy są miłymi, wszyscy się uśmiechają. How much of this food is like grown by you? Do you also grow food or... Because I have never seen people cherishing food so much. This is really something impressive. We try our best, but we buy it at shops also. Okay. We use our own milk that we have a goshawa. We have a place where we keep our cows. We don't hurt them and don't kill them. Oh, that's so nice. We take milk from them. We give an affection, they give us a back affection and we use their milk for temple service. To jest dom naszej hostki. But is it like real wood? Yeah, it is. It's so popular here. Ci to mają tutaj buchtę drewna. Ale drewna jest tu. Oh, jeez, we have so much wood here. It doesn't look like dildo to me. Share your toy. Jesteśmy w litewskim sklepie. Ola, pokaż co znaleźliśmy. Obczajemy wódkę. Znaleźliśmy coś takie takiego. Taki szocik mały. Na szocika. Ile to ma mililitrów? Co się nazywa? 11. Coś w tym stylu, takie dla żulika. Otwierasz i jak jogurt naraz do mordy. Jesteś schowani. Julia kiedyś szukała pracy na Litwie i znalazła tutaj taką jedną ofertę. To jest jakieś biuro masażu czy coś takiego, jest tam napisane it's time for you. I przyszła tutaj, żeby zapytać się, ile płacą właśnie tym masażystkom, bo ona w sumie ma wykształcenie takie, że potrafi to robić. I się okazało, że w trakcie tych masażów trzeba czasami dać się dotykać, albo nawet dotykać kogoś bardziej. Nie chcieli dokładnie powiedzieć, o co chodzi. Zaraz tam pójdę i się zapytam. Okay, I'm going there, I will pretend to be a son of a rich fuck and I will just ask how much is the massage and will they jerk me off under the shower. Not how much, because you don't care about the money, but what kind of massages do you... Can you jerk me off in a shower quickly? Julia mówiła, że tam są masaże, które się nazywają quick pleasure, czyli szybka przyjemność pod prysznicem. Czyli to jest jakiś burdel po prostu. Dobra, idę tam. No nikt nie otwiera. Dziwne rzeczy są w środku. Nie otwierają. Tu mamy tą stronkę tych masaży, time for you. To tu jest opisane. Podczas tego masażu we touch another person, dotykamy się z inną osobą. You will also enjoy double shower. Wspólny prysznic w oleju. Like, yeah, fucking twice. That's crazy. But probably this one for one is, za 120 euro. Przechodzimy właśnie koło domu takiego szalonego artysty, który robi tutaj takie różne ciekawe rzeczy i tam na przykład wystawił wannę i w tej wannie włożył jakiegoś pociętego manekina, ale teraz tego manekina już nie mam podobno, ale rosną tam jakieś warzywa czy coś takiego. Tu mamy na domu
namalowany, zrobiona replika, jakieś obrazka z przedszkola, pewnie jakiejś dziewczynki, tam jest podpis. Gabija, 7 lat. Litewscy uliczni artyści mają taką metodę, bo wolą, żeby jak najwięcej drewnianych było niż jakichś szklanych molochów tutaj. I ten dom ma być wyburzony i pewnie zbudowane tu jakieś szklane gówno. I pomalowali go w różne kolory, żeby właśnie zniechęcić do wyburzenia. Tam są krzesła postawione na dachu. Jesteśmy w Muzeum Diabła. W sumie nie wiemy, czego tu się za bardzo spodziewać póki co. Przyszliśmy, bo nam Julia poleciła. Ja przejamy. Póki co tylko są obrazy. A może jest coś, coś więcej? Po całym dniu zwiedzania zamówiliśmy sobie pizzę. 23 euro za pizzę. W Polsce by ona kosztowała 3 dychy tak naprawdę. Więc to jest naprawdę drogo. I Julia ma tu rację z tym narzekaniem na ceny, bo jest drogo na maksa. Kupiliśmy sobie coś takiego na dzisiejszy wieczór. Najtańszy alkohol, jaki znaleźliśmy w sklepie, to Katiuszka. Wino 22%. Nie wiem, co to jest. Z jakąś taką ruską dziewką. Próbuję Katiuszki. 22% litewski jakiś taki mózgojeb. Nigdy nie piłem wina, który ma 22%. Odjeżdża właśnie Julia, nasz zajebisty host, a tam jest droga, jak mówimy, droga do Azji, bo na Łotwie już jest trochę inaczej, tam jest olbrzymia mniejszość rosyjska, wszędzie wszyscy mówią po rusku, więc to będą trochę inne klimaty. Jesteśmy tutaj z Robakiem. Robal, chodź tu. Z księdzem Robakiem. Jedziemy w dalszą podróż. Na Litwie są w sumie dwie autostrady, jedna do Klaipedy nad morze, a druga gdzieś tam indziej. A na Łotwie już nie ma żadnych autostrad i ta droga, którą pojedziemy, to będzie jedyna droga i chcemy dzisiaj dojechać do granicy ruskiej, co na pewno się nie uda, ale chociaż do Łotwy.